10 najlepszych slasherów w historii Laleczka Chucky Seria filmów o laleczce na stałe wpisała się do kinematografii i historii horroru. Opowiada ona o sadystycznym mordercy Charlesie Lee Rayu, który gdy ginie, wstępuje w laleczkę i za jej pomocą morduje w sposób wyszukany i brutalny, mszcząc się za swój los. Dodatkowo pragnie przyjąć duszę chłopca, który jest jego właścicielem aby nie zostać na wieki w ciele lalki. Czarny humor, główny bohater, dobre pomysły i brutalność sprawiły, że obraz mimo kilkunastu lat wciąż nie stracił swojej popularności. Happy Death Day, bardzo ciekawe podejście do gatunku. Jest to mieszanka typowego slashera oraz dnia świstaka. Dziewczyna budzi się rano i zostaje zamordowana, po czym budzi się tego samego dnia i znowu umiera, i znowu budzi się tego samego dnia i tak w kółko. Próbuje znaleźć swojego zabójcę, mając nadzieję, że to zakłóci szalony cykl. Polecam. Psychoza, amerykański dreszczowiec psychologiczny z 1960 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka i według scenariusza Josefa Stefano oparty na powieści o tym samym tytule z 1959 roku. Film Hitchcocka budził emocje jeszcze przed premierą. Kontrowersyjna tematyka spowodowała, że studio Paramount Pictures odmówiło produkcji, zajmując się jedynie dystrybucją. Psychoza została przyjęta z mieszanymi odczuciami. Krytycy byli poirytowani faktem, że nie organizowano żadnych pokazów przedpremierowych z ich udziałem. Z uwagi na kampanię reklamową, która przeszła do historii jako jedna z najsprawniej zaplanowanych i przeprowadzonych, zainteresowanie filmem było na tyle duże, że kolejki do kin... Tworzyły się od wczesnych godzin porannych i nie znikały do ostatnich wieczornych pokazów. Na seansach niejednokrotnie musiała interweniować policja. Psychoza otrzymała cztery nominacje do Nagrody Akademii Filmowej, w tym m.in. za najlepszą reżyserię. Film ten jest uznawany za pierwszy slasher w historii. Liśnienie. Nie jest to klasyczny slasher, ale film pojawia się właściwie we wszystkich rankingach slasherów, więc go tu umieszczam. Film z 1980 roku, wyreżyserowany przez Stanleya Kubricka, będący filmową adaptacją powieści Stefana Kinga pod tytułem Jasność. Bohaterem filmu jest Jack Torres, który wraz z rodziną przeprowadza się do górskiego hotelu, w którym został zatrudniony jako stróż zimowy. Spokój opuszczonego poza sezonem kurortu ma umożliwić mu skoncentrowanie się na twórczości literackiej. Okazuje się jednak, że złowroga atmosfera miejsca stopniowo popycha go w obłęd. Film, choć z początku nie spodobał się krytyce oraz samemu autorowi literackiego pierwowzoru, po latach zyskał status klasyka gatunku oraz uznanie jako jednego z najlepszych dzieł Stanleya Kubricka. Jednocześnie leśnienie od momentu swojej premiery cieszy się sukcesem komercyjnym. Znajduje się też wśród 100 najlepszych filmów wszechczasów w nieustającym głosowaniu na IMDb. Koszmar minionego lata, wyreżyserowany do scenariusza Kevina Williamsona, amerykański film fabularny z 1997 roku. Grupa nastolatków bawi się w samochodzie i po pijaku przypadkowo zabija człowieka i ucieka z miejsca wypadku. Rok później nastolatków zaczyna odwiedzać tajemniczy zabójca, który przypomina im zbrodnię sprzed roku. Krzyk, amerykański horror filmowy z podgotunku slasher Waze'a Cravena. Film, oprócz horroru, łączy w sobie także elementy pastiszu oraz filmu kryminalnego. Jego światowa premiera odbyła się 20 grudnia 1996 roku. Premiera w Polsce miała miejsce 22 sierpnia 1998 roku. Późny wieczór: peryferia sannego miasteczka nastoletnia Casey Becker oraz jej chłopak Steve zostają zamordowani w jej domu. Przed śmiercią była terroryzowana. Serio telefonów od zabójcy w masce, który zadawał pytanie jaki jest twój ulubiony horror? Jest to dopiero początek serii zabójstw, która wstrząśnie tym małym miasteczkiem. Teksańska masakra piło mechaniczną seria filmowych horrorów powstałych w latach 1974-2013, których głównym bohaterem jest sadystyczny morderca Letterface. Pozbawiając swoje ofiary życia przy pomocy tytułowego narzędzia. Każdy film z cyklu obrazuje historię tragedii grupy ludzi, zazwyczaj nastolatków, którzy z biegiem okoliczności trafiają na teksańskie peryferie, terroryzowane przez mordercę i jego rodzinę. Filmy z serii w Polsce dozwolone są od lat 18 amerykańska organizacja przepisała im kategorię R. Produkcje z filmowej serii są bowiem apogeum brutalności i okrucieństwa, gdyż gromadzą w sobie liczne sceny bestialskich mordów i tortur zarówno fizycznych, jak i psychicznych zadawanych głównym bohaterom. Oczywiście najbardziej ikoniczna jest szalona część pierwsza. Halloween, kultowy amerykański horror filmowy w reżyserii Johna Carpentera z 1978 roku, nakręcony za około 300 tysięcy dolarów na podstawie scenariusza reżysera oraz Debra Hill. Zdobył nominację do nagrody Saturn Awards. I zapoczątkował serię filmów o tym samym tytule. Do tej pory powstało dziewięć kontynuacji. Dziś film uznawany jest za klasykę. Film opowiada o perypetiach Michaela Meyersa, sześcioletniego mordercy z prowincji Willinois, który po latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym powraca, by odnaleźć młodszą siostrę Lori i ją zamordować. Koszmarzulicy, Marzulicy, Wiązów, serii amerykańskich horrorów filmowych, klasycznych już slasherów. Produkowanych w latach 1984-2010 głównym bohaterem serii jest Freddy Krueger, demon z poparzoną twarzą. Filmy z serii są obecnie jednymi z najbardziej znanych i szanowanych horrorów. Interesująco łączą bowiem nowoczesny wątek psychopaty z klasycznym motywem zemsty z zagrobu. Łącznie wszystkie filmy z serii w samych tylko Stanach Zjednoczonych zrobiły 307 milionów dolarów. Zyski powiększają wciąż wznowienia wydania DVD i Video. Moja ulubiona część o przygodach Krugera to Freddy kontra Jason, a wasza dajcie znać w komentarzu. Warto zaznaczyć, że w pierwszej części koszmaru z ulicy Wiązów pojawił się młody Johnny Depp. Piątek 13 amerykański slasher z 1980 roku stał się jednym z najbardziej znanych slasherów, klasykiem wśród horrorów oraz zapoczątkował jedną z najdłuższych serii filmów w historii kina. Seria kilkukrotnie miała zostać definitywnie zakończona, jednak zawsze została wznawiana. Powstał także serial emitowany w telewizji przez trzy sezony. W całej oryginalnej serii Piątek 13 życie tracą 183 osoby. Warto zaznaczyć, że sama historia Jasona była dość skomplikowana, ponieważ w pierwszej części piątku 13 nie pojawia się Jason, czyli ten główny zabójca, zabił jak ktoś inny, nie powiem kto, żeby nie spoilerować. zaś w drugiej części Jason nie wygląda jak Jason, ponieważ nie ma tej swojej maski hokejowej, którą tak naprawdę znajduje dopiero później. O ile trzecia część była już taka w pełni świadoma, zrealizowana przez twórców, tak czwarta część musiała zostać nakręcona dodatkowo, gdyż bardzo nie spodobało się opinii publicznej, jak kończy się część trzecia. Więc twórcy postanowili zrealizować część czwartą, aby zakończenie było bardziej pozytywne. W części piątej Jasona znowu nie ma, zabija ktoś inny i nie powiem kto, żeby nie spoilerować, zaś w części szóstej. Jason powraca już na stałe. Trzeba przyznać, że zdecydowanie najgorszą częścią jest część najnowsza, pochodząca bodajże z roku 2008. Jednakże nie okłamujmy się, tak naprawdę, cała ta seria kończy się na części. Freddy kontra Jason, bo tak naprawdę wszystko co było później było po prostu słabe, choć wcześniej też pojawiały się gorsze odcinki. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony slasher, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Oraz subskrypcję, bo to bardzo zwiększa zasięgi kanału, a na tym mi zależy i chyba wam też. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie również dodaję film o tematyce historycznej. Ja ostatnio na przykład dodałem film poświęcony propagandzie, czyli tematowi bardzo aktualnemu myślę i opowiedziałem jak propaganda wyglądała kiedyś. A jak wygląda dziś? Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale pozostały tam bardzo ciekawe materiały, które czasami przerzucam na światową historię. Lada moment, oczywiście, zostanie wznowiony kanał. Nie wiem kiedy, ale na pewno zostanie. Trzymajcie się, cześć!